chciałam się do tego odnieść, bo przed chwilą zobaczyłam szotę, jak Sylwek to mówi i mnie to troszeczkę zabolało. Po pierwsze, ja serio lubię Sylwka, po drugie, streamy, które robiliśmy, ja robiłam, bo wiedziałam, że wam się podobają i mi się miło spędzało czas. Dobra, teraz ta sytuacja, o której dziadek mówi. Te osoby z mojego otoczenia to byli moi rodzice i to było chwilę po mojej wygranej w mojej szatni. On przyszedł i zaczął gadać o tym, że będzie nagrywał na mnie film. No i co mieli moi rodzice zrobić? To są moi rodzice. Wiadomo, że mnie będą bronić, plus jeszcze moi rodzice nie ogarniają komentarzy i dla nich ważniejszym tematem w tej chwili jest temat wojny, tak jak mówili. Więc co mieli powiedzieć? Jedź z tą szmatą, nagraj na nim film. No wiadomo, że mnie będą bronić. Po pierwsze, po drugie, to było chwilę po mojej wygranej. Ja jeszcze chodziłam z pucharem, się cieszyłam. Co ja miałam zapauzować i powiedzieć? Nie, rodzice, zostawcie go, niech on sobie nagrywa. No nawet o tym nie pomyślałam, więc przykro mi, ja... Moje uczucia do Sylwestra były prawdziwe. I to tyle. Kończąc ten temat, ja nie mam za złość Sylwkowi, że nagrał ten film. Ja wiedziałam, że tak będzie, że jak coś odwalę, to nagra film, bo to jest jego jakby praca. Nie liczyłam absolutnie na taryfę ulgową. I tyle. Proszę mnie już o to nie pytać.